Idę. Kto tam? Hydraulik, wodociągi. Jakie wodociągi? Nikogo nie zamawiałam. O co chodzi? Dzień dobry, jestem hydraulikiem. Przyszliśmy sprawdzić, czy nie ma tutaj upływu wody, bo stwierdziliśmy, że jest. Czy można? Wejdźcie panowie i zobaczcie, co trzeba. Proszę, co panowie chcecie sprawdzać? Tu jest łazienka, tu jest kuchnia. O, dobra, dziękuję bardzo. To ty idź do łazienki, a ja idę tutaj do kuchni. Tu jest lewozmywak. O, dobra, to pani mi powyciąga tutaj te ziemniaczki, to wszystko, a ja... No zaraz, chwileczkę, bo... Tu trzeba trochę powyciągać, wie pan, tu są ziemniaki, tu jeszcze mam słoiki, bo małe mieszkanie, nie ma tego gdzie trzymać. Jak tam u ciebie? Skończyłeś? Jest wszystko okej. Okay. Tu jest też wszystko w porządku. Można po prostu dalej eksploatować. No, nic. Bardzo dziękuję. Może się panowie wody napijecie. Nie, dziękuję pani bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Wyprowadzę panów. No nie. Zostałam okradziona. Bądź czujny i daj się oszukać. Wodociągi nie prowadzą przeglądów instalacji w domach, chyba że na wyraźne zlecenie klienta. Pracownicy PWiK mają charakterystyczne ubrania, firmowe identyfikatory oraz podjeżdżają służbowym samochodem. Jeżeli nie jesteś pewien, czy wpuścić wodociągowców do swojego domu, zadzwoń do PWiK pod bezpłatny i całodobowy numer 994. Sprawdź, czy wodociągi wysłały swoich pracowników na Twój adres. Lub zadzwoń na policję pod numer alarmowy 112. Bądź czujny, nie daj się oszukać.